Witam wszystkich bardzo serdecznie. My dzisiaj wyjazdowo, jest z nami gość, z którym chcemy porozmawiać o, wydaje mi się, bardzo ciekawym temacie. Jest z nami pan doktor Aleksander Nazymko. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Osteopata, którego udało mi się poznać jakiś czas temu i okazuje się, że człowiek orkiestra, bo robi pan wiele rzeczy. Ale ja chciałam dzisiaj pana przycisnąć z racji tego, że pan też z dziećmi pracuje, prawda? Tak. O tym porozmawiamy później, ale chciałam pana, brzydko mówiąc, przycisnąć, żeby pan trochę opowiadał o białku, bo zaczął się rok szkolny i zaczęła się odwieczna bolączka rodziców. Co tu dać do śniadaniówki? Czy to dziecko zjadło? Czy zjadło obiadek? Czasami moje dzieci również wracają do domu i w śniadaniówce jest całe śniadanie. Ja wtedy po prostu włosy z głowy rwie, no przecież ono nic nie zjadło. A rozumiem, że białko i jedzenie jest nam potrzebne nie tylko jeżeli jest wysiłek fizyczny, ale umysłowy również też potrzebuje odżywienia organizm wtedy, prawda? No tak, w związku z tym, że białko to jest niezbędny element naszego zdrowego życia. Ze względu w ogóle na fizjologię, to my mamy około, nasze ciało pobudowane tak około 20% to białko. Mhm. No inne wody, minerały już nie liczymy, ale odnośnie konkretnie białka. I tracimy te białko, bo białko to energia, to aminokwasy, to nasze życie aktywne. І як особа починає тратити білко, то відомо, що починає хворіти, бо за взгляду на фізіологію, тіло реагує дуже остро на недобір білка. І дієтетики завжди відомо, що можна щось відкоригувати з їдзенням, добрати, щось полечити. І існує така стандартова формула облічення, іли потрібно білко для єдної особи. Ну, прикладово, то є подобні, лічиться так. 1 грам білка на 1 кілограм ваги тіла. Ну там плюс-мінус, то ще залежить, як пані правильно мовила, відносно того, чим особа займається. Так. Прикладово, спортовці, які займаються висілком фізичним, потребують около 2 грамів білка на кілограм ваги тіла. Діти, які ростуть швидше, їм потрібно більше, бо завжди в своїй праці звертаємо увагу, яке добираємо їдзення для дітей і для дорослих. То трошки різниця. В зв'язку з тим, що метаболізм дитина трошечки інший, швидший. То можна справді собі так, прикладово, як функціонує серце. Іле воно помпує, іле ударів в чунгу минути. А то завжди більше, ніж у дорослої особи. Для того, чим швидше б'є серце, так, тим більше білка потребує. Бо менше серце, то є найбільш уразливий на недобор білка. То єдиний м'янч в огулі, який віддає з себе білко. І завали серця зараз в молодих людей, то є підстава. То ж вказує на те. А діти, які ростуть, то прикладово для дітей ми завжди лічимо вже більше, ніж для дорослої особи білка, то около 1,5 грама на кілограм маси тіла. І за взгляду на те, що то незбенне потрібно, а з подальше того, що зараз їдзення ністети стає їдзенням синтетичним, то то ж підстава, то просто незбенний додаток, який, о котором повинні відіти завжди. No to dobrze, to pytanie, bo w sumie już wchodzimy w drugie moje pytanie, czyli widząc to, co jedzą nasze dzieci, bardzo często jedzą bardzo słabo, bo jest raz, że niezróżnicowana jest ta ich dieta, to czy one są w stanie, jedząc dużo ziemniaków, dzieci jedzą, mało zieleniny, mało warzyw, czy one są w stanie w ogóle dojść do chociaż do minimum tej dawki, jaką potrzebuje organizm poprzez dietę, są w stanie zapewnić swojemu organizmowi minimum potrzebnego białka, czy muszą je uzupełniać? No, tak, musimy uzupełnić ze względu na to, że ziemniaki też mają w swoim składzie białko, ale za bardzo mało, więcej węglowodanów. Teraz jedzenie bardziej zorientowane na węglowodany, to jest szybka energia, która nie zastępuje białko. І з цього подейщу мусимо узупевніть, давати щось додаткового. Бо навіть так само, коли родіці стараємося щось добре з дітям, чогось натурального, то так, очевидно, що діти не все з'їдуть. І не завжди то їм смакує. Це теж важливо. І вони добираємо теж, якісь смаколики добираємо теж, їм більше пасує, і щоб родіці не бачили цього всього. Як родіці і даємо якісь пінюшки на той обідок, то відомо, що то неконтролюване їдзення і часто шкодливе їдзення. To się zgadza, bo mój syn na przykład starszy je warzywa i ja widzę, że on odchodzi, je mniej i odchodzi najedzony, a młodszy z kolei mógłby jeść tylko mąkę i ziemniaki,
wszystko, co jest z mąki, z ziemniaków, i on po odejściu od stołu, dasz mi coś słodkiego, słyszę za każdym razem. To może być banan, to może być jabłko, może być właśnie białko, bo też daje im białko, ale on potrzebuje coś po zjedzonym obiedzie, chociaż czasami jak patrzę na jego porcję, to jest po prostu ogromna. I ja tu, z racji tego, że mówimy o białku, ja nie mam stresu z tym, żeby pokazać białko, jakie my używamy w domu, bo od jakiegoś czasu używamy i chociaż dzieci na początku totalnie miały blokadę, one nie chcą, mimo że zapach jest bardzo ładny i tak dalej, to one nie chciały, to stosunkowo, zaczęłam uczyć, że to białko jednak coś daje. I Szymonowi właśnie dawało, wie, Szymon, on nie chciał mieszane z wodą, ani nic, wie, Szymon, liźni, to po prostu na palec. I jak posmakował raz, drugi, trzeci i stwierdził, że jak zjedł dwie łyżeczki, on na sucho je, wyobraża sobie pan, zjadł te dwie łyżeczki, to rzeczywiście, jak gdyby ten taki głód dodatkowy został zaspokojony, to coś mu się tam zaświeciło w głowie. I ja polecam, bo moje dzieci jak gdyby uzupełniają tak na tyle, ile mogę, ale a propos białka, no bo każdy używa inne białko. I ja patrzę tutaj na skład naszego białka, nie wiem na ile pan je zna, ale tutaj się posłużę karteczką na przykład, bo skład jest dosyć szeroki i to białko, większość tych składników ja znam, jest w porządku, ale jest na przykład tutaj coś, chlorowodorek, pirodoksyny na przykład. I takie rzeczy, których nawet nie potrafię dobrze wymówić, trochę mnie przerażają, ale rozumiem, że to też ma sens tutaj, tak? Tak. Jest pan w stanie coś mi... My też stosujemy takie białko różnych rodzajów firmy Sunshine, ale i często sportowcy, my też dobieramy, jak budujemy ich odżywianie, to dobieramy białko, które dla ich wysiłku bardziej pasuje. Przykładowo białko, które pani trzyma w ręce, to pozyskane ze soi, pochodzenia roślinnego, i to jest unikalny produkt ze względu na farmakologię. Dlatego, że soja, białko z soi, pochodzenie roślinek bardzo blisko po przyswajalności jak krowie mleko. Przykładowo krowie mleko to 92% przyswajalności białka, soja 90%, mięso wołowiny 96%. To różnica. Ale znowuż najbliższe, często ludzie nie w ogóle, wegetarianie nie stosują mięsa, a to już podstawa już, bo bez białka nie buduje się ciało, nie ma aminokwasu. I tak samo, przykładowo, nazwa latyńska piroksidoksyna hidrochloryd, to witamina B6. Tak? A no widzi pan, no właśnie. I dlatego, że firma Sunshine produkuje na zasadach farmakologicznych i z górnej półki. I ona często na początku swojej praktyki wprowadzała standardy jakości, które teraz już odnoszą do najlepszych standardów jakości farmakologii. Firma, która produkuje nutryceutyki i suplementy, wprowadzała te standardy, które teraz posługują się firmy farmaceutyczne z najlepszej jakości. I dlatego musi być każdy składnik, bez względu, nawet pochodzenia naturalnego, on opisany farmakologicznie. I musi być napisana jego nazwa, żeby każda osoba mogła spokojnie otworzyć jakiś, przykładowo, internet i spojrzeć, co to znaczy. No właśnie, to tu wchodzimy też w moje pytanie, które od razu mi się w głowie pojawiło w momencie, kiedy zaczęłam suplementować nas tym białkiem. Jak znaleźć, no bo ja miałam to szczęście, że wcześniej już używałam produktów tej firmy i wiedziałam, że sięgając po następny, to jest pewne to, co wezmę do ręki, ale czego szukać osoby, które dopiero zaczynają przygodę z suplementacją w takim białku, czego one mają szukać? Czy mają szukać, żeby była serwatka, czy na przykład mają szukać czegoś, co będzie pod jakąś dziwną nazwą zakamuflowane i tego absolutnie ma nie być? Na co tacy laicy mogą zwrócić uwagę, żeby no, nie wkopać się, brzydko mówiąc, tak? I nie kupić jakiegoś niskiej jakości białka, jeszcze nie daj Boże nafaszerowanego antybiotykami czy sterydami? Tak, teraz to często na rynku wykorzystają takie zamaskowanie nazwy. No właśnie. Przykładowo można zajść w ogólny, obojętnie jaki market i zobaczyć, tam też na półkach stoi białko. Niedrogie. Duża ilość białka, dużo cukru, dużo często ilość jakiegoś oddzielnego aminokwasu. Białko to jest same składniki, aminokwasy, ale dodaję dodatkowo, przykładowo dla szybkiego wzrostu mięśni. Ale wzrost mięśni niemożliwy szybko bez dodatku hormonów. I często te nazwy maskują dodatki hormonów. Dlatego potrzebno czytać etykiety. Znowuż, nie zawsze wiadomo źródło pochodzenia tego białka.
Przykładowo, kiedyś my z żoną, jak dobierali, jakie suplementy czy nutrycertyki i tak samo białko będziemy stosować, to potracili pewno około 2 lat, dobierali z tej ilości, że istnieje na rynku. Ale żona moja farmaceut i ona wie, co szukać, co czytać i tak samo, nas też tak samo fajnie szkolili farmakologię, także musimy czytać najpierw etykiety. Ale drugie, źródło pochodzenia, kto produkuje, kto garantuje jakość, jakie były badania kliniczne, jaka laboratorium sprawdziła, ale ważne, tak jak teraz często spotykam się, że na rynek trafią produkty, które w ogóle nie badane i w ogóle nie trafiły na jakieś badania w kraju i nie wiadomo, jakim sposobem oni w ogóle trafiły. No wiadomo, jakie mamy. Ale to jest tak, że przemysł przecież suplementów, chyba nie ma żadnych przepisów w Polsce przynajmniej, które narzucają jakieś normy, że trzeba, nie wiem, przebadać w tym, pod tym i pod tym kątem. Tutaj jest wolna amerykanka, brzydko mówiąc, nie? Tak, i to jest najgorsze z tego, że ludzie często nie wiedzą, przykładowo jak pirydoksyna hydrochloryd, który witamina B6, nie wiadomo, co to znaczy. Jakaś nazwa chemiczna, nie będzie tego stosować. Dokładnie. Ludzie tak ludziom się nie chce doczytywać. Tak. I to związane z tym, że brak wiedzy powoduje ten lęk przed wszystkim. Możliwe, my proponujemy często fajny produkt, który sprawdzili, który ma potwierdzoną jakość, który jest badany na rynku i w kraju. Ale on mówi, a nie wiadomo, co tam nazwy chemiczne, ja w tym nie rozumiem, to pójdę do sklepu, to tam obowiązkowo już zbadane. Nieprawda. Odnośnie suplementacji teraz każda osoba może otworzyć działalność gospodarczą i produkować suplementy. Dlatego podejście moje, przykładowo do takich produktów, oni bardziej odnoszą do pojęcia nutryceutyki, które mają działanie jak dla polepszenia stanu ogólnego, tak i polepszenie stanu zdrowia. Dlatego nie zbadanie, ale muszę być oprócz tego, że białko często łączą z cukrem, dlatego żeby było lepsze wchłanianie i szybsza reakcja. Dlatego, że w takim połączeniu stosowanie białka, ale znowu różne ilości, powinno być równowaga, stosowanie takich ilości białka może spowodować te, że zaczynamy niszczyć tłuszcz. Przykładowo w programach, które my formujemy często na konsultacjach, trafią ludzie, im obojętnie czym my zajmujemy się, ważne, że oni często opierają się na taką reklamę, jak mówimy, żartuję wczoraj, poczta pantuflowa. Rezultat naszej pracy to jest kolejka ludzi, którzy już ufają nam w związku z tym, że widzą rezultaty. Mhm. I już jak my przykładowo z żoną stosujemy te nutryceutyki już 15 lat, to powiem tak, że do tej pory jeszcze nie umarły. Nasza wnuczka to w ogóle to jest ulubiony produkt, my robimy w ogóle, moja żona robi jej lody. A to widziałam przepis kiedyś na lody. Tak. I to jest fajna rzecz, że to jest zdrowe, to naturalne. Oprócz tego wiemy, że tam nie ma żadnych substancji dodatkowych, jakichś chemicznych, które zaszkodzą dziecku. Mhm. Jakby my tak kiedyś zrobiły to na żart, ale okazało się, że jej fajnie smakuje, także teraz mamy już co dać naturalnego. Ale uważać, że teraz często producenty, którzy różnie, często mówią o tym, że potrzebne więcej białka. Znowuż, to zawsze jak z alkoholem. Jak jeden kieliszek wytrawnego wina czerwonego, to antyoksydant. A jak liter, to już alkoholizm. To tak samo z białkiem. Kiedy my wiemy o jakiejś normie, i to unormowane, jak jeden raz dziennie czy 2 razy dziennie dodatek do naszego pożywienia. Przykładowo tu jedna miarka to 7 gram białka. To już my możemy sobie tak przykładowo 2 miarki, to już mamy 15 gram. Tak. My wiemy, że swojego pożywienia my tam stosujemy, było u nas jedzenie białko i to uzupełniamy. Czy zastępujemy przykładowo w programach odchudzania, zastępujemy kolację tym białkom. Osoba ma białko, aminokwasy, błonnik to obowiązkowo, bo jelita nie będą funkcjonować. Duża ilość białka powoduje zaparcie. Znowuż, nie będzie. Dlatego tut dobrano klinicznie. Dlatego pozycja firmy Sunshine mi bardzo podoba się ze względu na fizjologię naszego ciała. I w sytuacji, jak osoba za dużo białka, to może spowodować kamienicę nerkową, czy taka wiadoma choroba podagra. No. Czyli wszystko zrozumiałem. Tak, ale teraz istnieje taka patologia, którą ja nazywam dieta. Przykładowo dieta białkowa, przykładowo dieta dziukana. Tak. Która mówi, że więcej stosowania białka, około 60% dziennie z naszego racjonu więcej,
to może spowodować te, że na początku organizm szybko będzie wykorzystać białko dla przetwarzania w energię, ale wykorzystać tłuszcz z ciała, a później spowoduje chorobę nerek. Ale to będzie później. Skutek będzie i tak, bo natura nie cierpi, że my coś eksperymentowali, nie wiadomo co. No dlatego białko musi być sprawdzone, bez hormonu. I znowuż, jak my czytamy, ktoś może dobrać z mleka białko, ktoś może chce roślinnego, ale zawsze my powinni opierać się przykładowo soja, która pozyskana najczęściej wykorzystane, zawiera w sobie fitoestrogeny, to jest hormony kobiece, które odnoszą się jakby do stymulowania produkowania hormonów kobiety. Znowuż, jaka funkcja, jak było produkowano? Przykładowo firma Sunshine, którą pani trzyma w ręce, to izolat białka, gdzie wszystkie hormony odfiltrowane i ich tam nie ma. Oprócz tego tam została się ta tłuszczowa część, frakcja lecytyna z soi, która ma najlepsze działanie dla pracy mózgu. Dlatego dzieci je to bardzo lubią. Właśnie, bo wspomniał pan o białku z mleka, o białku roślinnym. Teraz jest wielki trend, mam wrażenie, ludzie odskładają mięso na bok, ale to też nie jest tak do końca dobrze, bo potrzebujemy przecież białka zwierzęcego też, prawda? Więc nie można zrobić tak, że okej, mam tu dobre białko roślinne, czy tam na bazie mleka i to mi wystarczy. Zafunduję sobie odpowiednią ilość tego białka i sprawa załatwiona. Ale chyba musimy, zwłaszcza dzieci do wzrostu, one potrzebują białko z pochodzenia zwierzęcego też, prawda? Tak. Tu podejście fizjologiczne ze względu na aminokwasy. Istnieje 26 aminokwasów. 20 odnosi się do rodzaju endogennych, których jak możemy otrzymać z zewnątrz, z jedzenia, i egzogenni, które budują się naszym ciałem. Ale dlatego, żeby nasze ciało zaczęło odbudować te aminokwasy, syntezować, potrzebno, żeby trafiło jedzenie pochodzenia zwierzęcego. Niestety tak. Można spojrzeć, podejść do lusterka, spojrzeć na swoje ścianki. Mamy zmieszane zęby, które wykorzystanie jak dla rośliny, tak i dla mięsa. Aha. I różne teorie istnieją, że zwierzęta to bardziej spokojnie, to poproszę zobaczyć, jakim był spokojny byk w stadii agresji. To też on nie jest mięso, ale bardzo agresywny. Także tu różne podejścia, to wszystko w głowie. Psychologia człowieka to zawsze w głowie. І завжди можна витлумачити якомусь теорію відносно їдзення, але натура не терпі, щоб то було, не було рівноваги. Для того завжди мовимо, прошу добре відносно своєго трибу життя, відносно своєго їдзення, і щоб завжди була захована рівновага. No właśnie, i to tak w sumie już by można skończyć. Ja tylko dodam, że to jest białko mojego męża i starszego syna. Ja mam jeszcze, bo też to jest ta sama firma, ale ja akurat używam w smaku czekoladowym i mój Szymon też, ale można kurczę z tego białka tworzyć tak wiele rzeczy, bo przecież można to dodać do zupy, tak, żeby zjeść w zupie, tak jak ktoś nie lubi koktajli. Mój mąż pije koktajle, gdziekolwiek wyjeżdżamy, zabieramy suche białko i zalewamy wodą na miejscu. Tak jak pan powiedział, lody, można jak są sezonowe owoce, przecież z owocami miksować, dodawać białko, żeby... Kurczę, wariacji jest mnóstwo, tylko trzeba się nie bać, sięgnąć po to i uzmysłowić sobie, że niestety dieta, jaką fundujemy sobie i naszym najbliższym, to już nie wystarcza, żeby pokryć to, co nasz organizm potrzebuje. Ostatnie pytanie, w jakiej pan formie najbardziej lubi białko? W ogóle tak samo wykorzystam zawsze w płynie, ale dodaję mleko. Mleko? Tak, ja dodaję mleko, czy maślankę, czy kefir. I ze względu na to, w jakiej sytuacji, czy w jakim kraju znajdują się, jak dostępni jakieś owoce sezonowe, to też wykorzystamy. Ale mamy trzy lodówki, gdzie zawsze już gotujemy na zimę. Aha. Także owoce zawsze są. My dodajemy, tak samo miksujemy i zawsze z sobą mamy szekier, zawsze w drogę, to jest super wyjście. Nie potrzebujemy coś zjeść, nie wiadomo co, jakiej jakości. Właśnie. Zawsze mamy pod ręką. To jedynie dodać wody.
Super. Ja słuchajcie, z ręką na sercu polecam. To jest firma Nature Sunshine i białka akurat, ja mam Smart Meal, ale oni mają jeszcze w swojej ofercie inne rodzaje białek, więc ja polecam, żebyście spróbowali, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, bo dla mnie tutaj tak. priorytetem były dzieci i to, że właśnie ten nowy rok szkolny, więc polecam Wam serdecznie i spróbujcie. Myślę, że któryś z tych białek na pewno zasmakuje. Bardzo dziękuję Panu za, bo wiem, że zaraz zaczyna się konferencja. Dziękuję Panu bardzo za uwagę. Dobrze, dziękuję. A z Wami się widzimy w następnym odcinku. Do widzenia.